Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. 16 maja w sobotę Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad Zatoki Biskajskiej. Dzięki temu w Polsce całkiem nieźle to wygląda. Sporo słońca padać nie powinno, za wyjątkiem Pomorza, Ziemi Lubuskiej, bo tutaj niestety front znad Danii powoduje, że drobne opady w drugiej części dnia mogą się pojawić. Na zachodzie generalnie od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie na terenach Dolnego Śląska. W centrum tutaj od 19 do 20, na południu podobna sytuacja, nigdzie padać nie powinno. Na wschodzie od 14 w okolicach Suwałk do 19 w Rzeszowie. Także deszczu się nie spodziewamy. Już do Polski dotarło cieplejsze powietrze z nad Atlantyku, to powietrze polarne. Ciśnienie natomiast będzie się wahać, wyniesie w południe w Warszawie 1003 hektopaskale. Biometr na północnym zachodzie niestety niekorzystny, na pozostałym obszarze będzie obojętny. Kolejne dni będą przyjemniejsze, od wtorku w Polsce nawet 25 stopni. Teraz to wszystko, do zobaczenia.